kolejnym vlogu. Spostrzegawczy już się na pewno kapnęli. Co robię? Kapnęli, czyli zauważyli, domyślili. No, bardziej domyślili. Jak mi to jeden polecił, robić najpierw na boki, a potem orka w skład. Mądrego to dobrze posłuchać. Ja o tym od dawna wiem, ale wiadomo, ten pole tu ma 9 hektarów i nie zawsze się tak do. Miejsca, w których to rośnie, nie zawsze się pokrywają. Bo tu był hektar pszenżyta, tu był hektar owsa, tam było 1,8 hektara pszenicy, tam było 1,3 jęczmienia, a to tak nie do końca jest, bo jest tak samo. Tam jest 2,5 kukurydzy, teraz jak będzie wygoszone, będzie przesunięte troszkę na pszenica. Pszenica po pszenicy trochę do dupy, ale tam nie będzie wiele tego rok po roku. Tu akurat pasuje, bo po owsie będzie pszenica, po pszenżycie będzie owiec. Także tu na razie tego ściwiska nie ruszą, bo za fest zarośnie. A ja już ten jeden rok taki bajzer zrobił, że zaraz po zebraniu słomy, po dorywki machnął, zaraz to uprawił i potem zarosło mi to syfem po kolana. A w tym roku robię sobie podorywka. Za tydzień po podorywce uprawium, jak już skiełkuję, czy za dwa tygodnie, różnie tam było, jak jest czas i pogoda. Tam już widać, że mi syfem zarosło, więc będzie agregat i jeszcze jedna uprawka. Było na krzyż, teraz będzie wzdłuż i będzie grało. No i tak sobie ten czas leci. Dzisiaj jest sobota. Jest już godzina 15, czyli trzecio po południu. Machnę sobie ten hektar. Dodam na chwilę na pauza. Potem się byki pokutuje. A potem wieczorową porą 9 na jakiś browarek. Między ludzi rozstydził wyryś. Nie zbrodnia. Jak se dwa piwka wypija, nie alkoholizm. Niektórzy to już tak mają po tym przeliczone, że Jezu, ty idzie do restauracji czy do baru, to jest alkoholik. A sami w domu walą. I po tym jak jest szkło, worki ze szkłem, to wystawiają pełno worów, a w tych worach flaszki po gorzole. A ja się dał oficjalnie piwa napić i z lekcza wisi mi to co im przymyślą. Człowiek cały dzień siedzi doma, patrzy sobie na swój pysk i tam z matką se pogodą, to raz na tydzień jak wylezie między ludzi, to przynajmniej wie, że jest dziczeje do końca. Elegancja. Najgorsze ustawienie jedną ręką pługa. Ale też idzie. Gaz ryczny sedum, żeby mi noga nie napieprzała. Jak się ileś tam hektarów przerobi, to już potem mi noga napieprzy od tego pedału gazu. Jest ładnie wilgotno, wyżyta. Pięknie. Uprawiołek, słowa fajnie rozwleczono. Niestety, że chcę dwie stopki w agregacie urwał. W sensie nie urwał tak jak dokładnie, żeby były przyspawane, one są po prostu przykręcone i kupiłem sobie chyba za miękkie śruby.
pewnie wśród was się jakiś specjalista znajdzie, więc proszę o poradę do takich stopek, najlepiej jak odpowiednią śrubce kupić. Nawet nie wiem, jakie wartość mają te moje. To są jakieś no-name'y na kilogramy kupowane. Nie ma tam nic nabyte na nich. Takie powinny być, nie wiem, 8-8, 10 czy ile tam. Poradźcie. No. Takie troszkę monotonne możecie uznać są te vlogi. Ale tak o też jest robota na polu. Żaden tu dyskoteki nie urządzę, ani rollbaru z piwem nie ma. Nie ma też tak, żeby dziennie była jeszcze robota. Po prostu robisz to, co ci trzeba. Co aktualnie jest do zrobienia. Tu w tym miejscu na wioskach było obornika napierdzielone w opór. Także powinna być przyliczka jak złoto. Wydał w tym roku zasiął materiał ziemny. Znaczy prasę robił materiał ziemny. Odmiana Pontiku z zeszłego roku była zakupiona przeze mnie nowo. Odłożyłem se drożka. Będzie to wyczyszczone na wialni ręcznej i zabejcowane prawdopodobnie w bedyniarce. No i tu następne pytanie do ludzi ogarniających temat. Jaką zaprawę kupić? Ja używam całe lata zaprawy w proszku. Sarpun, Unaben, coś w tym stylu. Ale ojciec to zaprawił na sucho. Ja też tak po tym robił. Chcę coś zmienić. Chcę wytestować zaprawianie na mokro. I właśnie pytanie, jaką zaprawą? W jakiej dawce, ile powiedzmy, jak będzie płynie, to ile mililitrów na 100 kilo, a ile, a jakby było w proszku, to ile miligramów, czy deka, ile deka na 100 kilo. I następna rzecz, to już do z okolicy. Przyjąłby mi się 1,5-metrowy odcinek żmijki. Jeśli ktoś posiada jakąś starą żmijka, ewentualnie jakaś na złomie znajdzie, albo wyszperą w necie jakieś ogłoszenie, żeby były tanie jakieś, bo ja nie chcę kupić nowego za 700 zł odcinek 2-metrowy, bo mi to na nic. Potrzebuję jakiś kawałek starej paści. Lejek do nawozów się ogarna, bo wiemka jest, kolega znajomy, bo zrobiłby sobie z tego fajną zaprawiarka. Ewentualnie może ktoś posiadał jakiś mały, taki, nie wiem, 300-400 kilowy, może być i 200 kilowy mieszalnik do pasz. Nie śródownik, bo mieszać, mieszalnik. Ale też okolica, też godzę, że nie wydają 100 kilometrów po to, bo ani oni nie mam czasu, ani chęci. Ostatecznie mogę to wpieprzyć do betoniarki i w betoniarce zamieszać. Ale z mieszalnikiem by było lepiej, bo po prostu do wora by szło nasypać. Tak samo jak bym miał ta żmijka, to bym sobie zmontował z lejka do nawozów, po prostu zaspować dno, wstawić żmijka na pionowo i już jest mieszalnik, nie? Opryskiwaczem powiedzmy wtryskiwać zaprawa. I by ładnie by grało. Bo w sumie tu nie chodzi o to, żeby się na zapierdalać, no żeby sobie robota jakoś sprawić, żeby była lekciejszą. Bardzo ładnie idzie. Tu jest troszkę długo słowa, bo niestety, ale wichury mitynowe spowaliły na sama ziemia. Idzie dosko, było ciężko wymucić. Jeszcze nadomiar złego, jak już to legło, to potem odbiło na nowo. Jak kolega mi to młócił, to tu było zielono jak łąka. Kombajn to ledwo żar.
A na przyczepie sierocina kłosów ziaren było zielone. Także tej odmiany, co tu była, na pewno już w tym roku nie wyda siać. Bo nawet te nasiona może nie wykształciły się na teraz, żeby były zdolne do kiełkowania. Nawet nie wraz sprawdzą, czy są zdolne do kiełkowania. Po prostu już było z kolegów umówione. Nasypałem sobie tam 10 worków. Pulmo owiec z materiału siwnego zeszłorocznego, tegorocznego. I po prostu zrobiłem podmianka, on sobie te moje gniodowki wrzuci do konium, a ja te jego nasiona wiosna. Może sobie to jeszcze troszkę przez wialnia przepuszcza. I na pewno będzie dobre. Po prostu do czasu trzeba jednak wymienić materiał siwny. Tak samo jak w tym miejscu. Kawałek zaraz obok tego całorza było przyżyto. I ja w zeszłym roku widziałem już, że te stare przyżyto, które miałem już chyba 3-4 lata, nie chcę już rosnąć, po prostu w kłosach było dużo takiego pośladu. I z hektara miałem 5 ton przyżyta. A że nie chciałem odkupować materiału siewnego, to znajomy mi załatwił od jego wujka czy kuzyna, już teraz nie wiem kto tam był, z miejscowości tu koło Raciborza, załatwił mi materiał, który w parcesy siał rosł. Ja sobie to wziąłem jako materiał siewny, wyczyściłem, wsiąłem, chyba dawka 250 kg na hektar dołek, czyli tak już grubi. I w tym roku, no nie do porównania, w tym roku było tam lekko z 9 ton, no 8-9 ton, na pewno było z hektara. Odrębny przyczepał znajomego, tam podobno jest 7 dania wchodzi czy 8, a nie zmieściło się wszystko, się sypało na inno. Tak samo z tą pszenicą, bo w zeszłym roku był kuntiku skupiony jako kwalifikat, w tym roku byłoby na 30-10, może ktoś to kupia. Jakby to nie kosztowało milionów, ale niestety w tym roku materiał siewny na bank będzie drogi. Już ostatnio słyszałem, że 2200, a te lepsze odmiany 2,5. A to się nie ma co dziwić, bo skoro pszenica pod 1000 podbija, no to naturalną siłą rzeczy musi być materiał siewny droższy. Zresztą wiadomo, no, nawozy te droższe, środki ochrony też droższe. Bo jeśli rolnik sprzedał na pszenica drożej, no to nawozy muszą być droższe, żeby od niego ten hajs wyciągnąć. Także zarobek podobny jak w zeszłym roku, a wydatki... Znaczy wróć, zarobek większy jak w zeszłym roku, ale i wydatki też większe. I suma sumarum na koniec wychodzi prawie, że na to samo. No. Ale to jest normalne, naturalne kolej rzeczy. Prawo wolnego rynku. Każdy z nas, jakby miał firmę nasienniczą czy nawozową, zrobiłby pewnie to samo. Niektórzy powiedzą, ja bo muszę dopłaty. No to spoko, bo dopłaty. Ale kiedyś jak nie było dopłat, to jakoś człowiek żył i szło to fajnie. A teraz jak są dopłaty, to ceny wywaliło w kosmos. Czy to możecie sobie porównać, no. Ile parę lat temu byście dali za nowy traktor, a teraz będzie. Chyba ze 100% do góry. Najbardziej mnie wkurzą na jednym forum rolniczym gościu, kiedy bardziej twierdzi, że polskie sprzęty to złom. No i jego prawo tak myśleć, ale jakby nie było, bo ten złomy polską gospodarkę zbudowały. Wistule, Bizony, Ursusy. Kiedyś faktycznie było to dużo lepsze jakościowo. Ale te stare maszyny cały czas są. Ludzie to po prostu remontują, malują, jadą dalej. Te 30 są nie do zajechania. Idioty odporne.
Bo chyba, że się totalnie idiota trafi i go zajedzie, no. Ale wtedy też się to naprawi. Patrzcie, jak ładnie łąka rośnie. Wszystko przez to, że dynowiec leżą. Na sitach w kombajnie już tak było przymknięte, także kombajn nie wywiął nic. No to chyba, że te gans zielone nasiona, to bardzo dobrze. W sumie nawet na przyczepie było trochę słomy, więc na pewno nie wywalił tyłem. To jest po prostu z tego, co leżało. I ta wioska na tych kawałkach przyszło 12 rozrzutników obornika. Czyli powiedzmy, że jakieś 5 sztuk jest na rozrzutniku. Może jest, raczej może nie będzie. Można powiedzieć, że nie wiem, jakieś 50-60 ton tu przyszło. Nie ogarnia, jak nikerzy piszą, że dużo obornika nawalili na pole, podali na hektar 20 ton. To tak no postraszyli. A ja tu na wiosnę machnął ten około 60 ton, ale już żadnych nawozów nie dawałem. Bo mi powiecie, że dałem obornika pełno, a jeszcze dowaliłem nawozami. I przez to się położyło. Ale tu też jednocześnie, jak był obornik, to też było skracane. Patrzę troszkę skromniejszą dawką, bo z kabinetu się powinno dać tam te 1,5 litra, a ja będę liter, ale ostatnie lata się to sprawdzało, no i myślałem, że w tym roku też się sprawdzi, ale trochę nie bardzo to wyszło. Ale cóż, człowiek się uczy na błędach. W przyszłym roku do Dubajdry. Troszkę w nerwie ten leżak, bo mi się to troszkę między korpusami klinuje. Ale to my rady. Bo to już pora tygodni od Koszynia jest, ta słucha już skruszała. Co miało skierkować, to skierkowało. Teraz ładnie przewrócone. Dąbkę zaś skierkować. Podjedzieli się jeżdżak wyłożyć jak noju, pod kukuryta już na przyszły rok, czyli na ściemnisko obnój, potem pod orybka rozbrunować i w zimie, i potem na jesień, pójść na jesień gdzieś zimoborka. Wiosna jak na razie na ten moment pomału jada, żebyście mieli zapasy larma w tym filmiku. Ale po tym jak skończę nagrywać, to dostanie trochę w gaz, żeby mi to szybciej szło. Machniemy sobie ujęcie, z którego wykroja miniaturka. Sprawdzimy, z którego profilu prezentuje się lepiej. Piątej skiby nie widać, to znaczy 4 i 5 to jest akurat się zawiesiło na niej. Że jak nie wierzycie, to wam zaro pokorza. Widzicie, jest piąta skiba. Tam pan Franek kimono mi napisał, że Maciej ledwo pierdzi z tym pługiem. On go nie czuje. On ma mocy jak 60, a znajomi do takich 60 to zapinali takie pługi 7-skibowe. Jeden znajomy nawet mój. Może pomyśla nad tym, żeby go odkupić od niego. Zobaczymy. Zaś by dwie skiby, zaś by to szybciej szło. Szkoda, że ten traktor nie uciągnie 3 skiby zwykłego pługa zagonowego. Niby ciągnie, ale to jest potem taka gówniana orka płytko. A tu jest zima ciężko, jak widać. Jak widać, tu jest zima ciężko. O,
O, teraz dopiero gruda idzie rozkruszyć. Jak jest mokry rok, to w ogóle, to jest hardcore totalny tu. Dobra. Jo się chytum, dali za robota. To macie tak nagrane, żebyście... żebyście wiedzieli, co się tam u mnie dzieje. Ale fajna pogoda nawet, o, słoneczko świeci dzisiaj. Nawet krótkie galotki i raczki. Pięknie. Także co? Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam też za komentarze pod poprzednimi filmami. Zapraszam do komentowania pod tym filmem. Ja się dalej chytam roboty, bo tam z pierdzielenia robota się sama nie zrobi. Chyba, że mi kiedy chce pomóc, albo zrobić to za mnie, to chętnie zapraszam. Mógłbym też dogadać się z panami, co chodzą z detektorami. Łopatka ładnie przekopię. Może ktoś tu mieszka pobliżu, nagrywał filmy na YouTube, to chętnie zapraszam. Tu jest teraz pole do popisu w opór, jeszcze posiada, nic nie ma. Także idzie szukać, może znajdziecie jakiś skarb. Mój ojciec tu nie jeden klucz i nie jeden młotek zaorał. Dziadek też pewnie coś tam przy okazji. Konie potraciły podkowy. Ojciec tu kiedyś stracił zegarek taki na rękę. Może by się coś znalazło. Może jakoś kasiora albo coś. Ostatnio było dobre. Na ogródku u mnie, jak wyciągła cebula, to znalazłem 10 groszy chyba, czy 20 groszy z 49 roku. Taką znajdę na oko. Pozdrowienia przy okazji dla panów detektorystów. Adi, Brodaty Zbir i spółka. O, w pobliżu mieszka niedaleko w Opolu Mustafa Gold. Może on wpadnie i poszuka do czegoś. Daleko nimo. Dobra, koniec pierdzielenia. Udamy się za robota, bo sobota. O, jak się rymuje ładnie. A po tym, co? Po tym browarek wieczorową porą. Także trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich moich widzów obecnych i przyszłych i byłych, jak już przestali oglądać, bo się im znudziło. I do następnego razu. Hej, cześć!